Pojedynek w kategorii do 63,5 kg. Obaj mają po 18 lat. Lekka przewaga wzrostu i zasięgu na korzyść Makara Wdowicenko. Uśmiecha się Makar Wdowicenko. Ależ kapitalny prawy. Doskonale odciąga uwagę tym lewym po to, żeby prawym konsekwentnie trafiać i każdy atak przeciwnika no, przepuszcza, schodzi z linii ciosu. No ale teraz dało się troszkę widz złapać w narożniku, niemniej jednak można zapisać tą rundę na jego korzyść. Wdowicenko też ten prawy łokieć trzyma daleko od wątroby. Trudy tej walki. Liczenia nie będzie. To było pośliźnięcie. Utrata do równowagi. Zerknął jeszcze Rośkowicz błagalnym wzrokiem w stronę sędziego. Czy może ma ochotę wyliczyć rywala? Dobry jest ten lewy sierpowy, taki po przepuszczeniu, po odchyleniu. Bardzo dobrze Rośkowicz schodzi z linii walki. To właściwie... Trochę, jak mi się już miał przyczepić, że ciągle w tą samą stronę. Nie kończy akcji, po tym prawym sierpowym nie kończy akcji lewą ręką, która jest taką zasadą, że dobrze jest to robić w formie samoobrony, żeby właśnie nie dać się skontrować, żeby nie zostać wychylonym z głową. Ale teraz dobry cios najpierw na dół, później prawy sierpowy. Sięgnął Wdowicenko jeszcze tym prawym. Ostatnie 35 sekund tego pojedynku. Dobry unik, lewy hak na korpus w okolicy wątroby. Ale też trzeba zauważyć, że jest cały czas presja, cały czas ten ofensywny krok w przód robi Bartłomiej Rośkowicz. No i szuka jeszcze cały czas swojej szansy, aby zadać jeden mocny cios, ostatnie 10 sekund. Wygrywa tą walkę, no jest to cenne zwycięstwo z silniejszym fizycznie, cięższym naturalnie przeciwnikiem. Jednogłośną decyzją sędziów na punkty wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego, Bartłomiej Rośkowicz.